Na co dzień to grzeczny ze mnie chłopak, zarówno w życiu, jak i w kuchni. Ale czasem lubię wydostać się poza schematy i zrobić w kuchni małą łobuzerkę. Pokażę Wam teraz, jak przygotować przepyszną, soczystą karkówkę duszoną w musztardzie i kawie. A do tego zrobię sos kawowo-ananasowy. Brzmi zaskakująco, ale uwierzcie mi, będzie przepysznie. A partnerem mojego odcinka jest musztarda Kamis. Zacznę od mieszanki przypraw, którą namaceruję karkówkę. Na start do miseczki wsypuję sporą ilość suszonej, pikantnej papryki. Następnie dodaję do niej dużo większą ilość soli. Soli musi być tyle, aby dokładnie pokryła ona mięso. Dodam też czosnek granulowany, który wejdzie podczas macerowania w głąb mięsa i sprawi, że będzie ono dużo bardziej soczyste. Następnie do marynaty dodaję też cukier. Słuchajcie, cukier i sól to jest niesamowite połączenie, jeżeli chodzi o marynowanie mięsa. Podczas obsmażania lub podczas pieczenia cukier się karmelizuje i tworzy taką niewidzialną wręcz skorupkę na mięsie. A dzięki niej mięso pozostaje soczyste. Mówiłem, że będzie odrobina łobuzerki, a tą łobuzerkę wprowadzi świeżo mielona kawa. W Polsce używanie kawy do gotowania jest praktycznie czymś w ogóle jakimś abstrakcyjnym. Natomiast w Ameryce Południowej z kawą robi się bardzo dużą ilość mięs. Dusi się w niej zarówno wołowinę, jak i wieprzowinę, a czasami nawet robi delikatne sosy do ryb, takich jak łosoś. Kawa nadaje mięsu bardzo głęboki i wyrazisty smak, którego nie da się niczym innym zastąpić. Gdy mieszankę mam już gotową, zabieram się za mięso. Muszę jednak kroić, aby te przyprawy weszły w jego głąb. Na mięsie robię tradycyjną kratkę. W nacięte mięso teraz będę wsmarowywał moją marynatę. Najważniejsze, żeby jak największa ilość przypraw weszła w te szczeliny, które powstały po nacięciu nożem. Gdy przyprawy dokładnie wejdą w głąb mięsa, tak jak tutaj widzicie na załączonym obrazku, to mogę je teraz nasmarować musztardą. Moja ulubiona musztarda do marynowania to jest musztarda francuska, która ma duże ziarenka gorczycy. One później podczas jedzenia fajnie chrupią. Tak namacerowane mięso mogę zacząć obsmażać, aby zamknąć w nim pory, a później przerzucę je do pieczenia. Mięso podczas smażenia na patelni zostawia mnóstwo smaku. Pokażę Wam teraz patent, jak ten smak ściągnąć później z patelni, aby trafił do sosu. Potrzebna jest do tego zwykła, tradycyjna cebula, którą kroję w całkiem sporą kostkę. I teraz tą pokrojoną cebulę wrzucam do karkówki, a mięso, ponieważ już jest pięknie przerumienione, o, ściągam i wrzucam do brytwanki. O, podejście bliżej, zobaczcie. Cebula, można powiedzieć, że już się całkiem nieźle zaprzyjaźniła z musztardą, a wręcz w niektórych momentach zaczęły się przytulać. Jeszcze chwilę niech to się poddusi, ja w tym czasie doleję bulionu. Jeszcze mieszu, żeby ten bulion się połączył ze wszystkim, co mam na patelni. Zaczyna się już gotować, czyli mogę zalewać karkówkę. Tak zamarynowane mięso będę teraz piekł przez 3-4 godziny w 120 stopniach, czyli w dosyć niskiej temperaturze, ale dzięki temu mięso będzie bardziej soczyste i zachowa więcej swoich wartości odżywczych. Ja w tym czasie przygotuję ziemniaczki. Pachnąca, zielona, pełna witaminy C natka pietruszki oraz duża ilość czosnku to składniki, które kochają wszystkie ziemniaki. Natkę muszę drobno posiekać. I dorzucam kilka zmiażdżonych i posiekanych ząbków czosnku. Z czosnku i pietruszki muszę teraz wydobyć jak najwięcej smaku. Najlepiej podduszając je w maśle, czego efektem będzie przepyszne masełko, którym poleję ziemniaki przed pieczeniem. Żeby nie tracić czasu, przygotuję teraz ziemniaczki. Mam tu młode lub, jak ktoś woli, wczesne ziemniaki, już w pół ugotowane. Każdy teraz nacinam w krzyżyk. Następnie ziemniaki za pomocą kubeczka
muszę zmiażdżyć. W całej kuchni już niesamowicie pachnie czosnkiem i natką pietruszki. Wiecie, jaki to jest przepiękny zapach i jak bardzo on zachęca do jedzenia. Teraz tym masłem polewam każdego ziemniaka. Ziemniaczki jeszcze na samym końcu odrobinę posolę, ponieważ nie były solone podczas gotowania. No i po pieprze. Te ziemniaki wyglądają już tak apetycznie i do tego niesamowicie pachną, że najchętniej już bym je zjadł, ale po zapieczeniu będą jeszcze smaczniejsze. Natomiast muszę je piec w wysokiej temperaturze, więc wyciągam karkóweczkę. O! A tutaj zwiększam temperaturę do 250 stopni. Za jakieś 4 do 5 minut ziemniaki będą gotowe. Ja w tym czasie przygotuję błyskawiczny sos kawowo-ananasowy. Ten sos może zaskoczyć nawet najbardziej wyszukane podniebienia. Bazą jego jest oczywiście kawa. Tutaj mam bardzo, ale to bardzo mocną kawę. Dolewam teraz soku ananasowego, który świetnie łączy się z kawą. Podobnie jak sok z limonki lub sok porzeczkowy. Efekt jest piorunujący, to Wam gwarantuję. Następnie, bardziej jeszcze to dosłodzę, miodem. Ale tylko odrobiną. Pamiętajcie, że sok ananasowy jest konkretnie słodki. Do garnuszka dolewam jeszcze ten sos, który powstał tutaj podczas pieczenia mięsa. W nim jest mnóstwo smaku, ale także i mnóstwo tej musztardy, która tutaj odgrywa znaczącą rolę. Całość teraz muszę zagotować, a do zagęszczenia potrzebne mi będzie zimne, a wręcz lodowate masło oraz trzepaczka. Sos się już zagotował. Nawet minimalnie zaczął się redukować. Teraz ten ogień muszę zmniejszyć do totalnego minimum. A gdy płyn ustanie, mogę teraz powoli dodawać masło i momentalnie ruszać rózgą. W tym momencie następuje tak zwana emulgacja, czyli mieszanie ze sobą dwóch ciężko rozpuszczalnych składników. Jeden to tłuszcz w postaci masła, a drugi to ciecz w postaci sosu. Ważne jest, aby masło dodawać etapami. Gdybym dał całe naraz, to sos by się nie zagęścił, a jedynie rozpuściłoby się masło. I ten ruch musi być naprawdę energiczny. Sos nabrał gęstej, a zarazem niesamowicie aksamitnej konsystencji. Pachnie ananasem, no i kawą, czyli zapachy, które uwielbiam, a w smaku... Wow! To jest dopiero prawdziwa kulinarna petarda. Lecę po ziemniaki. Ziemniaczki wyglądają po prostu kosmicznie, tylko na nie spójrzcie, to masełko razem z czosnkiem wnikło w głąb ziemniaczka, przez co on jest bardzo, ale to bardzo też soczysty. Przełożę je teraz na talerzyk. Jeszcze trochę natki pietruszki na wierzchu. Mogę zająć się mięsem. Pachnie kawą. Nie wiem sam, czym bardziej pachnie. Czy kawą, czy musztardą. Ale wiem, że pachnie przepięknie. Karkóweczki, podobnie jak i ziemniaków, nałożę więcej. Ja lubię, jak goście podchodzą do stołu i po prostu się częstują. Pozostało jeszcze mięso polać pysznym kawowo-ananasowym sosem. No i gotowe. Słuchajcie, no obiad mistrzowski. Nie ma tu co dużo opowiadać. Sami widzicie, że wygląda przepięknie. My Polacy przecież kochamy karkówkę pieczoną w całości i później podawaną z sosem w towarzystwie kluseczek czy ziemniaków. Ale takiego sosu przypuszczam, że jeszcze większość z Was nie jadła. Z ananasem, z kawą. A ja sobie tego już tu spróbuję. No i co tu dłużej gadać? Mięso rozpływa się w ustach, a ten sos kawowo-ananasowy zostawia taki posmak na samym końcu, że chce się od razu jeść kolejny i kolejny kawałek. Po prostu przepyszne. A jeśli Wam się podobają moje odjechane pomysły, to wejdźcie koniecznie na naszego bloga Gotuję z Lewiatanem, gdzie zamieszczam ich dużo więcej.